Soczewica to świetny dodatek na przykład do mięs. Lecz dzisiaj zagra u mnie główną rolę. Uduszę ją z warzywami, a dodatkiem będzie włoskie zampone. I właśnie od warzyw zaczynam. Cebulę czerwoną kroję w kostkę. I wrzucam do garnka z oliwą z oliwek. Następne warzywo to marchewka, która doda dużo słodyczy naszej potrawie. Kroję w dosyć drobną kostkę. I dorzucam do smażącej się już nieco zeszklonej cebulki. Teraz pora na zielony akcent, seler naciowy. Kroję go też dosyć drobno i ląduję w garku tam, gdzie oczekują na niego pozostałe warzywa. I teraz, żeby zadbać o smak, dodaję spory kawałek masła. Wszystko dokładnie mieszone. Kroję jeszcze czosnek w plasterki, który świetnie zaromatyzuje naszą potrawę, po czym dorzucam go do garnka. Dosypuję także soczewicę. Wszystko dokładnie mieszam i smażę przez jakieś 2-3 minuty. W tym czasie kroję papryczkę chili w plasterki. Dorzucam do reszty, mieszam, po czym dolewam bulionu. Soczewica, nasiąkając, sporo go wypije, więc podczas gotowania można go jeszcze uzupełnić. Będę gotował soczewicę około 20-25 minut, ale jeszcze przyprawię solą, listkami laurowymi i świeżo zmielonym pieprzem. Mieszam wszystko dokładnie i gotuję na malutkim ogniu. W tym czasie wstawiam gotowe zampony na 20 minut do gotującej się wody. Moja soczewica jest już prawie gotowa, skrapiam ją na koniec sokiem z cytryny, a zampone wyciągam i kroję na talerzyku na grube plasterki. W ten sposób udaje mi się zachować ten niewiarygodny sosik, który się wytworzył podczas gotowania. Soczewicę razem z zamponem przekładam na talerzyk i polewam właśnie tym sosikiem. Posypuję jeszcze świeżo skrojonym szczypiorkiem. Tak przyrządzona soczewica jest przepyszna i całkiem lekka, ale kiedy podacie ją z zamponem, możecie zapomnieć o jakiejkolwiek diecie. Ale zyskacie za to niewiarygodny smak. Ale najpierw powinniście koniecznie zrobić to w domu, a podobne oraz inne przepisy znajdziecie na naszej stronie www.kulinarnatv.pl. A jeżeli chcesz mieć najszybszy dostęp do naszych nowości, to subskrybujcie nasz kanał YouTube.